Audycja powstała z okazji obchodów stulecia powrotu Lidzbarka do Polski. Gość Radia 7. Dzień dobry Państwu, Adam Ejnik w audycji Gość Radia 7. I dzisiaj gościmy w Lidzbarku, a moimi gośćmi jest pani dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku, pani Marlena Komosińska. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani instruktor zajęć teatralnych tegoż ośrodka, pani Anna Wasilewska. Dzień dobry. Dzień dobry. I instruktor zajęć plastycznych i fotograficznych, pan Zygmunt Mężykowski. Witam serdecznie. Cały team, cała drużyna z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku. Spotkaliśmy się, ponieważ w tym roku obchodzimy stulecie przyłączenia Lidzbarka do Polski i to jest taki cykl audycji związanych z Lidzbarkiem, promujących Lidzbark, a co lepiej promuje miasto niż kultura. I właśnie ta kultura dzisiaj będzie omówiona w naszej audycji. I pani dyrektor, proszę przedstawić nam swoją drużynę z tegoż ośrodka. Jest ze mną Anna Wasilewska, starszy instruktor do spraw teatru i zajęć wokalnych oraz drugi starszy instruktor, Zygmunt Mężykowski, który zajmuje się sekcjami plastyczną i fotograficzną. Bardzo mnie ciekawi, jaką ofertę w tym roku przygotowaliście dla mieszkańców miasta i gminy Lidzbark. Zaczniemy od sekcji fotograficznej. Co planujecie, co w tym roku będzie się tu działo? Sekcja fotograficzna jest sekcją, która funkcjonuje dla dzieci, jak i dla dorosłych. Młodszą sekcją fotograficzną jest sekcja grupy fotograficznej młodzieżowej, grupy, która nazywa się Pstryk. Jak również zajmujemy się grupą dorosłych, jest to tak zwana grupa fotograficzna ISCO, która funkcjonuje lokalnie, jak również w sieci. W grupie fotograficznej spotykamy się co tydzień, tworząc różnego rodzaju zadania, takie jak praca w plenerze, czyli organizowanie różnego rodzaju plenerów fotograficznych, jak również nauka fotografii, ponieważ jest to grupa fotograficzna amatorska. Do takiej grupy może dołączyć każdy, kto fotografuje i chce brać udział. Tematy natomiast związane są różnie, bo mieliśmy również taki temat, czyli prowadziliśmy konkurs fotograficzny związany właśnie ze stuleciem powrotu Lidzbarka. I ten temat był to temat Tu mieszkam. I myśmy tutaj organizowali bardzo chętnie, mieszkańcy Lidzbarka, jak i gminy Lidzbark brali udział w tym konkursie. Powstało wiele ciekawych, inspirujących prac, których efektem była wystawa. Konkurs naprawdę cieszył się dużym zainteresowaniem. Sekcja fotograficzna starsza, czyli tej grupy fotograficznej ISCO, organizuje również plenery fotograficzne. Plenery w tym roku mieliśmy mieć taki malutki jubileusz, czyli pięciolecie plenerów fotograficznych na Werach. Tam organizujemy te plenery. Dzięki uprzejmości pani Gabrieli Nowak z Działdowa, która tam nam udostępnia na te plenery domek, tam jeździmy, tam mieszkamy, tam fotografujemy. Mamy tam zajęcia również z fotografikami, z artystami profesjonalnymi, którzy przyjeżdżają i przeprowadzają warsztaty. Tam oprócz tego, że spędzamy sobie miło czas, tam też i ciężko pracujemy. Robimy na miejscu wystawy fotograficzne, czyli tam na Werach robimy, zapraszamy mieszkańców Wer, gości, którzy przebywają w tym czasie i tam organizujemy te wystawy, plenery, tam spędzamy takie spotkania weekendowe. Za to chciałbym również podziękować właśnie Gabrieli Nowak z Działdowa za to, że udostępnia nam ten domek, że możemy tam korzystać z wszelkich dóbr tam na miejscu. Chcielibyśmy również podziękować wójtowi z Działdowa, który w tamtym roku udostępnił nam gadżety z gminy, które mogliśmy podarować w nagrodę za najlepsze fotografie. No, jakie zadania? Zadania to przede wszystkim przez cały czas kształcenie, doskonalenie warsztatu fotografika amatora, czyli nauka
fotografii od podstaw, nauka i szukanie sposobu na to, żeby te nasze zdjęcia były coraz lepsze, coraz ciekawsze. Mówił pan, że wszyscy mogą się zapisać, którzy tam fotografują, którzy chcą się czegoś nauczyć. W jaki sposób? Jak można zapisać się do Pstryka czy do tej sekcji dla dorosłych ISO? Na sekcji fotograficznej ISO jest to bardzo proste, ponieważ ta sekcja funkcjonuje, ta grupa funkcjonuje facebookowo. Członków, to znaczy tak jakby stacjonarnych, którzy spotykają się co tydzień na zajęciach, jest niewielu, bo jest gdzieś około 12. Natomiast w grupie fotograficznej, która funkcjonuje, jest w tej chwili ponad 36. Można po prostu zgłosić się poprzez Facebooka na grupie i wtedy, jeżeli stwierdzimy, że dana osoba spełnia warunki odpowiednie do tego, żeby należeć do tej grupy, no to wtedy akceptujemy i zapraszamy ją do działania. Czy to tylko mieszkańcy gminy i miasta? Bo widziałem, że tam chyba szersza ta grupa jest. Grupa jest szersza. Grupa obejmuje nie tylko mieszkańców Lidzbarka, ale również do grupy należą ludzie z Działdowa, z Żuromina, z Warszawy. Mamy też jedną uczestniczkę z Francji, jest to Nina Weinfeld, która miała u nas wystawę, też fotograficzną w plenerze. No, ona też należy do naszej grupy, także praktycznie każdy, kto spełnia warunki fotografika amatora, bo jeszcze raz podkreślam, jest to grupa dla amatorów. Pstryk? Pstryk jest to młodzieżowa grupa, która funkcjonuje tylko i wyłącznie u nas na zajęciach, czyli nie jest to tak bardzo rozbudowana grupa jak grupa fotograficzna ISO, czyli ona funkcjonuje tylko stacjonarnie, tutaj prowadzimy zajęcia, szkolimy się, bierzemy udział w konkursach fotograficznych, robimy wystawy i jest to młodzież ze szkół generalnie podstawowych, ze szkół podstawowych funkcjonujących tutaj na terenie naszego miasta. Jest tu co fotografować. Lidzbark jest piękny. Tak, oczywiście są tutaj warunki do fotografii przepiękne. No, mamy jeziorko wokół, małe jeziorko, duże jeziorko i wokół Lidzbarka jest też bardzo dużo miejsc do fotografowania. Także tutaj naprawdę są tereny fantastyczne. I teraz pani instruktor zajęć teatralnych, pani Anna Wasielewska. Co tutaj się dzieje w związku z tym? Więc tak, jeśli chodzi o zajęcia teatralne, w zasadzie ogarniam spektrum wiekowe, czyli to jest od najmłodszych 6-latków, to wtedy się nazywa grupa artystyczna, bo jeszcze nie wiadomo, co się wypluje, nie wiadomo, jakie są poszukiwania tych dzieci. Poprzez grupy teatralne wiekowo zbliżone do szkół podstawowych, potem jest młodzież, no i ostatnia grupa, z którą współpracuję, to jest grupa ACO, działająca przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Lidzbarku. Te grupy są zamknięte, czy można w nich, można do nich ciągle się przyłączyć? Ponieważ mamy tu wymiar amatorski, jak już Zygmunt wcześniej wspomniał, więc do tych grup może dołączyć każda ilość. Można po prostu je rozmnożyć, można je podzielić. Jeśli będzie bardzo dużo członków w grupie, wtedy zrobimy dwie grupy. Grupę bardziej ambitną na przykład i grupę, która chce się bawić w teatrze. Nie ma żadnych ograniczeń, ponieważ jeśli chodzi o grupę teatralną, to nie jest to rodzaj katarzis, więc wiadomo, że każdy lubi się wyładować przez sztukę. Nie ma tutaj takiego parcia na to, żeby to było castingowo, genialnie, żeby to byli tylko wybitni. Ja chcę współpracować po prostu z ludźmi. I chcę zaszczepić im teatr na tyle, na ile sama zostałam kiedyś zaszczepiona. Nie ma ograniczeń żadnych. I na czym polegają te zajęcia? To są zajęcia przede wszystkim warsztatowe, dotyczą emisji głosu, dotyczą dykcji, dotyczą plastyki ciała, sposobu wyrażania emocji, pokazywania, na przykład reżyserii. Mają ludzie bardzo dużo do powiedzenia, jeśli chodzi o to. Jeśli mają jakieś pomysły, bardzo chętnie wtedy z tego korzystam. Nie ma takiego narzucenia, że to jest tylko moja wizja i koniec. Fakt, że początki są takie, że jest proponowany scenariusz, czasami scenariusz wynika z samych ludzi, na przykład jeśli chodzi o grupę ACO. Dziewczyny same zaczynają tworzyć. Na początku była propozycja, a teraz jest tak, że one same wymyślają tematy. Wiadomo, wszystkie zdolności, preferencje aktorskie, jakie mają, na pewno są rozwijane. A proszę mi powiedzieć, bo finalizacją takich zajęć teatralnych jest sztuka, jest wystąpienie na scenie. Udaje się to? Jak to ostatnio wyglądało? Jakie przedstawienia mogliśmy oglądać i gdzie?
Biorąc pod uwagę tę całą atmosferę pandemiczną, to raczej to były nagrania, ale jeśli wróćmy do momentów, kiedy wszystko było jak należy, czyli można było przychodzić do Domu Kultury i tworzyć, oglądać, to jest to taki zestaw, że ludzie schodzą ze sceny spełnieni. Nie ma takiej opcji w moim przypadku, żeby doprowadzić do tego, żeby ośmieszyć ludzi. To jest bardzo ważne, żeby oni naprawdę tak warsztatowo się przygotowali, żeby zeszli ze sceny i jeszcze, żeby była jakiś pełen na cześć. 11 listopada. Formy, które wprowadzamy. To jest wizja i ruch, to jest klasyczny tekst, żywe słowo. To czasami są elementy nawet teatru cienia, no i kabaret. Tutaj mi pani doktor podpowiada, 11 listopada to był spektakl wizji i ruchu, który zrobił naprawdę ogromne wrażenie na samych licealistach, na nauczycielach. Wiem, że młodzież zebrała naprawdę wielkie brawa i no wiadomo, 11 listopada dotyczyło to raczej takich patriotycznych tematów, ale nie stricte, dlatego że nie było tam żadnych mów o tym, że są rozbiory, czy ich nie ma i tak dalej. Raczej temat Polska. Młodzież w Polsce, jakieś osadzenie, jakaś hierarchia w historii. No jest PRL oczywiście, Uniwersytet Trzeciego Wieku, spektakl o PRL-u, połączony z piękną wystawą wszystkich sprzętów PRL-owskich. Dziewczyny były po prostu piękne. Dziewczyny z Uniwersytetu Trzeciego Wieku były rewelacyjne. Na traktorach przyjechały? Nie przyjechały na traktorach, ale można było sobie to wyobrazić. Łącznie z tym, że były robione kluchy i zostały potem zjedzone przez uczestników, odbiorców całej sztuki. 18 stycznia, wyzwolenie Lidzbarka, też UTW, przepiękny spektakl, od Lautenburga do Lidzbarka, no i walentynkowy program dotyczący miłości oczywiście, może jak inaczej, realizowany przez moją grupę teatralną Draco. Młodzież, dorośli, to naprawdę jest taka grupa, która, no to są szaleni ludzie. Ja ich w ogóle bardzo pozdrawiam, wszystkich, z którymi mam do czynienia, bardzo serdecznie pozdrawiam i liczę na jakąś dalszą realizację naszych projektów artystycznych. Pani dyrektor chyba jest dumna ze swojej drużyny i z tego, co tutaj się dzieje, tak? Niezmiernie jestem dumna, dlatego zależało mi na tym, żeby jednak instruktorzy wypowiedzieli się na temat swoich sekcji, a nie żebym ja powiedziała pokrótce, jakie sekcje u nas istnieją. Ja może tylko dopełnię. Co jeszcze się u nas dzieje? Oprócz sekcji teatralnej, wokalnej, plastycznej, fotograficznej mamy zaplanowaną sekcję artystyczną dla najmłodszych, czyli dla przedszkolaków, bo takie jest zapotrzebowanie w naszym mieście. To są zajęcia taneczne i zabawowo-edukacyjne. Jest sekcja muzyczna, czyli nauka gry na gitarze i na fortepianie. Poza tym jest, o czym Zygmunt nie wspomniał, sekcja komputerowa dla dorosłych, którą również prowadzi. Ania się przymierza od zeszłego roku do sekcji batiku, ale ponieważ to jest bardzo trudna technika, to ciężko nam zdobyć chętnych i pozyskać, ale zachęcamy, bo piękny gatunek plastyczny. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o sekcje, jakie są u nas. Wspomnę tylko, że kontynuujemy audycję w Radio 7 pod nazwą Lidzbark Kulturą Stoi, że raz w miesiącu gości u nas kino objazdowe pod nazwą Plan na Kino i pierwsza wizyta już odbyła się w minioną sobotę, było u nas kino i zaplanowany mamy na grudzień spektakl pół na pół. Ale co będzie w grudniu, to z tego z nas nikt nie wie, dlatego poczekajmy, zobaczymy jak się rozwinie sytuacja w kraju. W taki sposób Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku promuje Lidzbark w piękny sposób. Moimi gośćmi byli pracownicy i pani dyrektor tego ośrodka, pani Marlena Komosińska. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Anna Wasilewska, bardzo dziękuję. Dziękuję również. I pan Zygmunt Mężykowski, serdecznie dziękuję. Dziękuję. Była to audycja Gość Radia 7, audycja promocyjna. W jubileusz 100 lat temu Lidzbark wrócił do Polski. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia, Adam Ejnik. Audycja powstała z okazji obchodów stulecia powrotu Lidzbarka do Polski. Radio 7.